Siema, z tej strony Xardes i dziś będzie Score Hero. Będzie to nowa seria na moim kanale. Przepraszam, że przez ponad 2 tygodnie nie było filmików na moim kanale. Żadnego. Będzie nowa seria na moim kanale, Score Hero. Będzie się pojawiała raz lub 2 razy w tygodniu. Więc bez przedłużania zaczynajmy. Więc na początku musimy sobie wybrać zawodnika. Będzie to Polak oczywiście. Na początku trening lub scouting. Więc zaczynajmy. Pozdrawiam Xarisema Team. Zanim jeszcze zaczniemy grać jakiś mecz. Więc to był drugi poziom. Teraz przejdziemy do wybrania klubu. Myślę, że będziemy grać w lidze hiszpańskiej. W La Liga. Lub w Premier League. A niech będzie to ten klub z Ligi Hiszpańskiej. Czwarty poziom. I teraz musimy podać imię naszego zawodnika lub nazwisko. Myślę, że będziemy się nazywać Arkadiusz Milik. Spróbujemy dotrzeć naszym zawodnikiem Milikiem aż do FC Barcelony lub do Real Madryt. Więc dostajemy, więc mamy 85 tych zielonych dolarów. Więc debiutujemy w klubie. W meczu ligowym w lidze. Jak widać, podajemy teraz do naszego napastnika. On strzela i zalicza asystę. Teraz drugi mecz w La Liga. Kolega nam wysyła piłkę. My dośrodkowujemy. Strzelamy i asystujemy. Już kolejny mecz w La Liga. Znowu asystujemy. To bardzo dobrze. A naszym głównym zadaniem jest strzelanie goli dla naszego klubu. Jak widać, przegrywamy. 2-0 i my podchodzimy do rzutu wolnego, strzelamy i dajemy klubowi nadzieję, żeby jeszcze odrobić te straty. Remisujemy, chociaż ten jeden. Gramy teraz z Kordobą. Przegrywamy 2-1 na razie. Jak widać, wchodzimy z ławki rezerwowych. Podajemy. Nasz kolega strzela. I remisujemy to spotkanie. Znowu remis, jeden punkcik. Jak widać, znowu wchodzimy z ławki. Więc musimy jeszcze bardziej pracować, żeby zasłużyć na pierwszą jedenastkę. Strzelamy. Nasz kolega strzela. I wygrywamy. Przepraszam na moment, zaraz wrócę. Już wróciłem, przepraszam. Za chwilę nieobecności.
Więc przechodzimy do następnego meczu. Gram z Sewillą. Więc przegrywamy 2-0. Mamy rzut wolny. Kolega zagra do nas, my zagrywamy do naszego kolegi. Strzelamy i strzelam honorowego gola. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle. I jeszcze pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba i zostawieniu dzwoneczka, żeby przychodziły wam powiadomienia o moich filmikach, które będę wrzucał w przyszłości. Do widzenia, pa, nara.